Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy w Muzeum w Siemianowicach Śląskich. Ostatnimi czasy otrzymałem bardzo dużo telefonów, wiadomości, maili, SMS-ów od mieszkańców Siemianowic, ale również od Państwa. Były to wiadomości i prośby, sugestie z całej Polski, aby tak naprawdę upamiętnić tą sytuację, która się wydarzyła 11 lipca 1943 roku. Mówimy tutaj o tej rzezi wołyńskiej, o tej tragedii, która tam się wydarzyła, aby właśnie znaleźć tutaj w Siemianowicach, w tym mieście, mieście prawdy, aby tutaj znaleźć takie miejsce, żeby upamiętnić ten to miejsce, Wołyń, żeby po prostu o tym pamiętać. Właśnie muzeum jest takim miejscem, aby absolutnie nie nawoływać do nienawiści, do agresji, ale właśnie muzeum jest takim miejscem, aby pamiętać. Jako że mamy tutaj cały przekrój, Szanowni Państwo, mamy naszego bohatera Wojciecha Korfantego, mamy powstania śląskie, mamy mnóstwo dokumentów, pamiątek związanych właśnie z powstaniami śląskimi, z II wojną światową, czyli ten pełen przekrój. I myślę, że faktycznie znajdziemy dwie ściany, które poświęcimy właśnie tej rzezi, tej tragedii na Wołyniu, która rozpoczęła się 11 lipca 1943 roku. Moi drodzy, i taka też sugestia i prośba do Państwa, do wszystkich Polaków z całej Polski, jeżeli macie Państwo jakiekolwiek dokumenty, materiały, listy związane właśnie z tym, co tam się wydarzyło, to bardzo prosimy o kontakt, o maila do naszego muzeum w Siemianowicach Śląskich, ponieważ wszystkie te materiały, te zdjęcia, to wszystko, co Państwo nam prześlecie, część rzeczy mamy, ale to wszystko będziemy umieszczać na tych dwóch ścianach, które przeznaczymy tylko właśnie na Wołyń, na to, co tam się wydarzyło, moi drodzy. Absolutnie, żeby nie nawoływać do agresji, zaznaczam, ale żeby pamiętać. My musimy pamiętać o historii, aby ona się już nigdy więcej nie powtórzyła. Więc za chwilę pojawi się, moi drodzy, dokładny adres i mail, kontakt tutaj do muzeum. Można dzwonić i wysyłać wszystkie materiały. Także dziękuję Wam również za tą sugestię. Podejmujemy to i już wkrótce będziemy Was informować o kolejnych działaniach. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.